Dlaczego akurat Paweł Kukiz? Dlaczego ruch Pawła Kukiza? Dlaczego ja tam jestem? Dlatego, że Paweł nie podsuwał mi żadnych deklaracji do podpisu. Ja nie przynależę do żadnych partii politycznych. Ja nie muszę korzystać z programów, które wódz partii mi podkłada. Ja chcę być wolnym człowiekiem. Ja chcę decydować o swoim losie. Ja chcę być wyzwolony spoza tego systemu, który tak naprawdę tworzą nam prominentni politycy. Czym jest system? Jest zbiorem pewnych reguł, pewnych zasad, ale zasad napisanych przez polityków, przez wodzów partii. To są te ich ramy, w których oni się tam sobie poruszają, ale czy myślą o zwykłym obywatelu? Czym jest system? System ogranicza przede wszystkim nasze swobody obywatelskie. Nie daje nam wolnego wyboru. Co się stało z referendami? Co się stało z głosami zmielonymi? Czy my tak naprawdę sami decydowaliśmy o tym, czy nasze dzieci w wieku 6 lat powinny pójść do szkoły? Czy my decydowaliśmy, że emeryci powinni odchodzić w wieku 65 czy 67 lat? Czy my zadecydowaliśmy, że pieniądze OFE mają trafić do wspólnego worka? Czy my tak naprawdę możemy wybierać naszych przedstawicieli w wolnych wyborach? Bo tak się mówi, wolne wybory. Jaki to wolny wybór, jeżeli to wódz partii ustala nam na listach swoich przedstawicieli? My mamy wybór między dżumą a cholerą, między trójką, piątką, dziesiątką, jedynką. Ale to nie my tych panów zapisujemy na tych listach, tylko wodzowie partii. Dodatkowo brak kadencyjności. Czyli ten system się cementuje dodatkowo. Te wszystkie klany partyjne, poprzez to, że nie mamy ograniczonej tej kadencyjności, trwają i bytują nam do momentu, kiedy ktoś nie powie basta. I chyba ten czas, moi drodzy, nadszedł. Dlatego czas tym panom powiedzieć dość. Bo to błędne koło, które się samo napędza. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o opinie i komentarze. I zapraszam do kolejnych materiałów.